Ale mnie zamuliło pojęcie dzisiaj. Chłop z Team X śmieje się z twojej książki, no bo tam jest opisane coś, czego on jeszcze nie zdobył, czyli pewność siebie, rozumiesz? Ja tam opisałem twoje doświadczenie życiowe, w jaki sposób zrobiłem się pewnym siebie chłopcem. Tak, no bo kiedyś jakby miałem bardzo duży problem z pewnością siebie i uważam, że dojść do takiego poziomu, jaki dzisiaj osiągnąłem. Nie możesz nazwać, że jesteś nieśmiały, nie? No właśnie, dlatego opisałem to w tej książce. Jeżeli gościu nie umie tego zrozumieć, to się śmieje. No bo jak ktoś jest głupi, to się śmieje. No dokładnie, dlatego jakby nie obchodzi mnie to, że ktoś się śmieje z moich jakby doświadczeń życiowych, bo... Kiedyś sam dojrzeje do tego. Dokładnie, kiedyś sam dojrzeje i może tą książką właśnie odmieni swoje życie i już nie będzie okay, taką mądre, pizdą na tych filmach z Team X, kurwa, które wiesz, jakby, na których nie umie się fajnie pokazać, bo nie ma właśnie tej pewności siebie, rozumiesz? No. A jakby przeczytał, ja też nie miałem a jakby tą książkę przeczytał, ruszyłby coś.